Witam serdecznie, Paweł Kmiecik, Polany Gaz 24. Dziś Państwa i moim gościem jest pan Piotr Głowacki, aktor, odtwórca głównej roli w filmie Mistrz. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo nam miło, ja ten film oglądałem i nie będzie z pewnością spoilerem, jeśli powiem, że polecamy i zachęcamy. To jest film, który trzeba zobaczyć. Pozwoli pan, że jako to, że się słyszymy na antenie mediów regionalnych Silesia 24, zapytam najpierw o pana spotkanie w Bielsku Białej już tydzień temu. Być może tych spotkań nowych było tyle, że niekoniecznie wiele zostało z tamtego, ale może jednak uda się trochę pamięcią wrócić. Jak pan to spotkanie w Bielsku Białej dotyczące filmu Mistrz pamięta? Było to tyle specyficzne spotkanie, że było w miejscu, w którym spędził wiele lat Kevi, Tadeusz Pietrzykowski. Więc była tam i rodzina, i był jeden z uczniów na pewno tego. Więc było to spotkanie takie, na które w sumie czekałem od początku pracy nad filmem, ponieważ na początku założyłem, że nie będę się kontaktował, będę się kontaktował mailowo, czy będę pozyskiwał informacje, ale że nie chcę wchodzić w takie relacje emocjonalne z bliskimi Tadeusza Pietrzykowskiego, zwłaszcza tym, bo znali go już później, więc chodziło też o stworzenie postaci, która jest zgodna ze scenariuszem bardziej. Ale wiedziałem, że w końcu nadejdzie ten moment, gdy będę chciał się skonfrontować, czyli to, co zrobię, skonfrontować z widownią, z ludźmi, którzy go znali. Więc było takie ekscytujące spotkanie i okazało się, że jednak szczęśliwe. Pan do roli mistrza przygotowywał się kilkanaście miesięcy. Czy w tym czasie także odwiedziny Bielska Białej, w którym to Bielsku Tadeusz Pietrzykowski żył już po wojnie, także było ważnym punktem? Nie, tak jak wspomniałem, założyłem od początku, że raczej interesuje mnie po pierwsze Tadeusz Pietrzykowski do wojny. To jest to, co jest dla mnie istotne. Chyba, że jest to człowiek ze scenariusza, nasza historia jest inspirowana losami Tadeusza. Odwiedziny Bielska zostawiłem sobie po realizacji. To było pierwsze spotkanie z Bielskiem w kontekście pracy z postacią Tadeusza Pietrzykowskiego. Trochę już szerzej traktując pana rolę, tych spotkań było bardzo wiele w trakcie niespełna 2 tygodni od premiery. Czy po tych już wielu spotkaniach, nie wiem czy liczonych w kilkadziesiąt, czy na razie jeszcze w kilkanaście, zmieniło się w pana myśleniu o pana roli, o Tadeuszu Pietrzykowskim, choć bardzo dobrze już pan poznał tę postać, o samym filmie? Czy zmieniło się coś po tych już odbytych spotkaniach promocyjnych? Znaczy, na pewno to, co się zmieniło, to zmienił się mój stan z oczekiwania na spełnienie, na spotkanie. To jest bardzo taka duża różnica dla aktora. Jeżeli ja najpierw spędziłem tylko z tekstem, z reżyserem, z ekipą, pierwsze 14 miesięcy, później 2 miesiące na planie z dużą ekipą, później dostawałem jakieś wersje montażowe, później w związku z COVID-em premiera miała być rok temu, ale ona się przesunęła, więc wpływał ten czas na spotkanie i dopiero w te wakacje po raz pierwszy widziałem film w kinie. Więc ta relacja i dopiero później spotkania z widzami, które już reakcje widzów, więc ten proces prawie czteroletni nagle dostał to, na co był ukierunkowany, czyli to spotkanie właśnie z widzami i wsłuchanie się w reakcje.
Znaczy niezwykłe w mojej pracy jest to, że ten przez tak długi czas robi się jakieś założenia, co sobie człowiek wyobraża, a potem nagle spotyka się z tym i jestem szczęśliwy z nim. Tak z Maćkiem, jak odbywaliśmy reżyserem Maciejem Barczewskim spotkania, że te nasze plany spotkały się z aprobatą widzów i że ten film działa tak, jak zaplanowaliśmy. Znaczy, że działa osobiście, że opiera się na takich relacjach emocjonalnych z postacią, a potem te emocje powodują, że spotkania, rozmowy są rozmowami z jednej strony doceniającymi postać Tadeusza Pieczkowskiego, wskazującymi na chęć zapoznania się jeszcze bliżej z historią, dzięki temu, że jest książka Eleonory Szafran Pieczkowskiej, wspomnienia Tebiego, to można to zrobić. A trzy, że w tych rozmowach przeważa takie zastanawianie nad sobą, nad nami dzisiaj, nad naszymi wyborami. Czy ja mógłbym tak, czy ja potrafiłbym dokonać takich wyborów. To są bardzo osobiste rozmowy, to jest niezwykłe. I to, jak ja dzisiaj dokonuję wyborów w sytuacjach, które może nie są tak drastyczne, ale dotykają podobnych problemów, jak segregacja, dyskryminacja, głód, śmierć, te wszystkie rzeczy nadal są obecne dookoła nas i musimy sobie z nimi radzić. Zresztą w mediach powiedział pan także, że wtedy, kiedy oglądał pan ten film w kinie, w pierwszej myśli, jeśli nic nie przekręciłem, pomyślał pan, że film był przemontowany. Co oznacza, że i co dowodzi na to, że film trzeba zobaczyć w kinie. Tak, jest to było rzeczywiście to z takich moich. Wcześniej nie miałem tak silnego wrażenia z żadnym filmem jak z tym filmem. Wydawało się, że można go zobaczyć na małym ekranie i że to, o czym myśleliśmy, że to tam będzie. Okazało się, że na dużym ekranie, w kinie, w towarzystwie innych osób, z muzyką, która człowieka otacza, z tą ciszą, która człowieka otacza, ciemności, z oczami, które są widoczne przez wielkość ekranu, że ten film zaczyna nabierać zupełnie innego charakteru i udowadniać, że jest filmem kinowym i że w ogóle istnieje coś takiego jak kategoria film kinowy. Film, który jest konieczny do obejrzenia w kinie, żeby odczuć cały wysiłek ekipy, cały wysiłek twórczy, plan, żeby ten film można było naprawdę przeżyć. Zresztą to jest coś, co też pamiętam z Bielska, to jedna z pracownic kina powiedziała, jak się pytałem, co myśli o tym filmie, ona powiedziała, że zachęca, trudno jest zawsze znaleźć słowa, ale do tego filmu idealnie pasuje, że ten film trzeba przeżyć. A ten film można przeżyć tylko w kinie tak naprawdę. Już właściwie odpowiedział pan na pytanie, które chciałem teraz jeszcze zadać. Czy z tych wielu spotkań, wielu rozmów, pewnie z osobami indywidualnymi, także spotkań publicznych, czy coś panu w szczególności, jakieś zdanie, niekoniecznie z Bielska-Białej zresztą, zdanie, pytanie, obserwacja, myśl w związku z tym filmem szczególnie zapadła w głowę? Tak. To jest też ciekawe w tym filmie, że każdy widz, on rzeczywiście realizuje tę zasadę, że widz tak naprawdę rozgrywa się w głowie, że film rozgrywa się w głowie widza. W każdej głowie inaczej. Tutaj szczególnie to odczuwam przy spotkaniach, że każda czy osoba, która ogląda ten film, ma jakąś inną scenę, która robi na niej szczególne wrażenie, czy inne słowa zapadają w myśli. Na jednym z ostatnich spotkań właśnie pamiętam, siedziała i nawet nie wie, czy chce zadać jakieś pytania, ale chciała się podzielić z taką myślą, że siedziała, patrzyła i w którymś momencie nagle usłyszała tam słowa wiem, zawsze wiedziałem, kim chcę być. I nagle poczułam, czy ja wiem, kim chcę być. Siedziała i tak to było niesamowite doświadczenie, bo naprawdę tak w tym momencie dokładnie o tym myślała, dokładnie zadawała sobie to pytanie, czy wie, kim chce być. To są takie sytuacje, w których rzeczywiście podchodzi, też jak podchodzą. Zapamiętałem też z takich radośniejszych rzeczy pana, który pewnie około 80 lat, który nie mógł się powstrzymać aż z energią, wspominał, że w latach 50. chodził na boks, na gwardię
Mówił, dokładnie tak się bili, tak się bili. Czyli jakby pan znowu przeniesiony przy pomocy boksu do jakiegoś wspomnienia. Czy kiedy spotkałem pięściarzy, którzy nagle się zaczynają dzielić i mówią, że najważniejsza scena dla nich to jest ostatnia scena filmu i zaczynają opowiadać o tym, jak sami pracują z młodzieżą, jak pomagają, jak sami wyszli dzięki pięściarstwu z różnych trudnych sytuacji swoich życiowych, jak teraz pomagają młodzieży, wciągają do ich na salę treningowe, żeby nie realizowali agresji gdzieś na zewnątrz, tylko żeby weszli właśnie w ten tryb, że to jest sport, że ma zasady i że te zasady mogą pomóc ułożyć im życie. Mam bardzo dużo, czy na przykład spotkanie właśnie z uczniem Tadeusza Pietrzykowskiego, który opowiedział mi historię o tym, jak sam został nauczycielem WF-u właśnie dlatego, że jego nauczycielem WF-u był Tadeusz, który tak go tak się nim opiekował, tak się nim zainteresował, zajął. Mówił o tym właśnie, że kiedy on go uczył w podstawówce, a kiedy on już jechał na studia, żeby zdawać na AWF, to Tadeusz Pietrzykowski pojechał razem z nim do Warszawy, żeby być w nim, potowarzyszyć, pomóc mu na tych egzaminach. Każde takie spotkanie daje na pewno mnóstwo okazji do nawiązania jakichś relacji, rozmów i do zobaczenia, że ten film powoduje jakąś zmianę w człowieku. Tadeusz Pietrzykowski po wojnie żył w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała jest w województwie śląskim, więc zachęcamy serdecznie naszych widzów, nie tylko zresztą z tego powodu, do obejrzenia filmu. Wspaniały film, wspaniała rola pana. Bardzo dziękujemy. Dużo zdrowia życzymy. Również wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję Państwu i moim gościem był pan Piotr Głowacki, odtwórca głównej roli w filmie Mistrz. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.